Jezu, ja już myślałam, że mam spokój od was. Laluna, zapraszamy, usiądź sobie. Ale gdzie? Na Wojtku? Na miejscu Boxdela. Dobra. Dobre. Ale tak wiesz, żeby mi celulitu nie było widać. To Nitro, czy mógłbyś powtórzyć to, co przed chwilą mówiłeś? Co sądzisz o tej działalności? Cześć! Bo ty ogólnie mówiłaś na Instastory, że nas będziesz tutaj niszczyć na tej konferencji. Nie, niszczyć nie, czy nie chciałam zniszczyć, wyjaśnić. A na koniec końców, jak Wardęga zadał pytania, to nie wyjaśniałaś. Dokładnie, bo ty też chyba nie jesteś z policji, czy jesteś? No nie jestem z policji. No więc jakie chcesz wyjaśnienia? Spotkamy się na prokuraturze, jeżeli złożysz donos i wtedy porozmawiamy. No to widzisz, mówiłem ci, że to trochę takie bezcelowe jest. No jest bezcelowe, bo mi coś zarzucasz, z czego po prostu ja się nie będę wyjaśniać z tobą tutaj, bo po co? Powiedz mi, czy dalej chcesz drążyć w ten ale temat? Ale chodzi o to, że Nitrozyniak jest jakby po tej drugiej stronie, bo... Po twojej stronie, tak? Nie o to chodzi. Po stronie tych marek... Tu... Ja wiem, panie Wardęga, że wy chcecie mnie stąd usunąć, ja to wiem. Jeżeli... Nie, my chcemy, żebyście fajnie nam wytłumaczyła, bo ty podobno masz jakieś certyfikaty na to, więc... Ale ja mam komu się tłumaczyć, już powiedziałam, gdzie jestem, kurwa, w fejmie, żeby się bić, czy na prokuraturze? Ile razy mam to powtarzać? Słucham? Ile razy mam to powtarzać, powiedz mi. Tak, widzom mam się tłumaczyć, no. To nie chcesz się wytłumaczyć no, widzom? Ale nie, no kurwa, no nie róbcie tutaj jakiegoś cyrku, no ludzie, kochani, no co wy? Słuchaj, powiedziałam ci, złóż sprawę na policję, ja jestem niewinna, jeżeli będzie coś takiego, że dacie mi papier, oskarżenie, tak? Możecie mnie usunąć z tej federacji. A nie uważasz, że to PR-owo źle działa na sklep w momencie, kiedy są takie domniemania? Uważam, takie że zachody? Bardzo mocno rozreklamowaliście mi mój butik. Okej. Okay. Dziękuję. Tylko wiesz co, negatywny PR to pomimo tego, że wiesz, że to jest reklama i dużo osób wchodzi sprawdzać, to nie znaczy, że jeśli... No dlatego czekam Nitro na zgłoszenia z policji, bo mówię, że jestem niewinna. Ale wiesz, to są twoi konsumenci, nie moi. No ale to ty zacząłeś tą całą akcję, że... Nie, ja tego nie zacząłem, ja po prostu zrepostowałem... No to czego zwala? Ty zwalasz na innych, a on zwala na... To chłopak od Ksaja, więc... A czekaj, gdzie jestem? A ten pan, Ksajo, ciebie pomyliłam, tak? Przepraszam cię bardzo mocno. Ja naprawdę nie wiedziałam, że to jesteś nie ty. Nie udzieliłeś się. Fajne masz okulary i czapeczkę. Prosto od Achmeda chyba przyjechała. Dzięki śliczne. Ciepło mi w główkę, swoje zadanie spełnia. Dobra. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Ta sytuacja jest w ogóle taka ciężka trochę dla mnie, bo przyszłam tutaj, chcieliście dymów, pokazałam trochę dymów. Jedni odebrali mnie tak, drudzy odebrali mnie tak. Później w połowie tego wszystkiego siedliście na mnie, na mój butik i tak dalej. I ja sobie powiedziałam, słuchajcie, jeżeli naprawdę nie chcecie, żebym ja tu walczyła, ja tu walczyć nie muszę. Właśnie, Laluna, źle to interpretujesz. Słuchaj, ale po prostu... My chcemy, żebyś tu walczyła, tylko żebyś się wytłumaczyła z tego, by było super. Nikim, ani z niczego tłumaczyć się tu nie mam zamiaru. I teraz podejmijcie decyzję. Chcecie mnie usunąć? Proszę bardzo, ja jestem niewinna. Przyszłam dać sportową walkę. Chcecie zobaczyć mnie, jak dam sportową walkę? Zostaję. Dobrze, czyli podsumowując... Mówisz, że jesteś niewinna, wszystkie rzeczy w sklepie są oryginalne. Mówię, że odmawiam zeznań, panie Wardęgo. Dobrze, rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. Mogę już wyjść? No myślę, że tak, skoro nic więcej nie wyciągniemy. Ludzie chcą, żebym siedziała, tak? I co? Jednak mnie lubią.